Dzień dobry, Krzysztof Repiński, witam serdecznie. Zapraszam na program Pytania do Prezydenta. Witam w studiu telewizji TETKA prezydenta Tczewa Mirosława Pobockiego. Dzień dobry. Panie prezydencie, no mieliśmy takie przekrojowe spotkanie przed tygodniem. Omawialiśmy wszystko, co w ubiegłym roku. Mówiliśmy też o inwestycjach przyszłorocznych, ale mam wrażenie, że nie dokończyliśmy właśnie tego, co nas czeka w tym roku. Jesteśmy na początku 2023. I tak ogólnie, jakie najważniejsze przed samorządem zadania w tym roku? Jakie wydarzenia? Czego pan oczekuje? No, zaczynamy od ogłoszenia nowej edycji budżetu obywatelskiego. Mamy przygotowaną, już opublikowaną na wrotach tczewa.pl listę imprez, które będą się w tym roku odbywały. Tam jest 250 pozycji, także trochę się będzie działo w Tczewie. Mamy przygotowane te główne takie imprezy kulturalne. Zaczynamy już chyba 13 lutego od przypomnienia bitwy o Tczew z 1807 roku. To jest taka edycja, która mniej więcej co dwa lata się pojawia. I akurat teraz przyszła kolej na kolejną bitwę. No, jeszcze bitwę. Będzie 30 stycznia, no, mówi o lutym, a przecież święto Tczewa też będzie, no tak, ale sporo wydarzeń. Przyjmuję uwagę, tak, to prawda. Ja już myślałem bardziej o takich hucznych, że tak powiem. No, 30 stycznia rzeczywiście one będą w tym roku, 30 stycznia, czyli Święto Tczewa, będzie się odbywało praktycznie przez 3 dni. To jest spowodowane tym, że 30 wypada niestety w poniedziałek, a nie chcieliśmy robić święta miasta przed świętem miasta. Stąd też ta główna część, czyli inscenizacja na placu Halera, potem uroczysta sesja, będzie 30, ale wcześniej będzie jeszcze msza w niedzielę w intencji właśnie naszego miasta. Także będzie się trochę działo rzeczywiście. No i cóż, no, uchwalony budżet, to znaczy, że przystępujemy do realizacji zadań, które w tym budżecie są zapisane. Jest tam parę ciekawych tematów, a przede wszystkim to, na co ja zwracam uwagę, bo czasami tak tłumaczę mieszkańcom, którzy się pytają, a panie prezydencie, a tutaj dziura w jezdni. Ja mówię, fajnie, tylko że ja nie zajmuję się dziurami, to ja od tego mam zastępcę, mam dyrektora ZUK-u i tak dalej. Ja bardziej pracuję na poziomie takim strategicznym i to, co mnie w tej chwili interesuje na ten rok, to jest kwestia generalnie sytuacji gospodarczej w Polsce. Czy inflacja będzie malała? Do tej pory lekko maleje, ale maleje. Czy też będzie tak, jak jeden z przedstawicieli Rady Polityki Pieniężnej powiedział, że no możemy się spodziewać jeszcze w tym roku inflacji na poziomie 20%. Co byłoby no, złe. Czy w ślad za tym pójdą kolejne jakby pakiety pomocowe dla samorządów, czyli te kolejne tarcze? A jeżeli tak, to do czego się przygotowywać? Czy mamy mieć gotowe, że tak powiem, zadania na półce, że jak tylko będzie wezwanie, są środki na to, to bach, składamy. W tej chwili się przygotowujemy do złożenia wniosku na rządowy program dróg lokalnych. Analizujemy, które zadanie byłoby najbardziej właściwe. Zdaje się, do 4 lutego, z tego co się zorientowałem. Tak, które można zadanie aplikować. Byłoby najbardziej właściwe, które... Bo tam jest trochę niekorzystny poziom dofinansowania, bo jest 50 na 50. Dlatego nie może to być zbyt kosztowna inwestycja. No, bo musielibyśmy dołożyć zbyt dużo z budżetu miasta. I tego typu jakby dywagacje toczymy z moimi zastępcami praktycznie codziennie. Ale generalnie jestem optymistą. Mhm. Czy takim ważnym momentem, ważnym no, nie wiem, no, wydarzeniem pod kątem gospodarczym dla naszego samorządu będzie rozstrzygnięcie tego przetargu komunikacyjnego? No oj, i kilku innych, tak? Powiem tak, no właśnie kilku innych, bo komunikacją to nie jest jakby jedyne zadanie, aczkolwiek ważne z punktu widzenia czasowego.
i ważne z punktu widzenia funkcjonowania miasta. Natomiast rzeczywiście jest parę takich tematów, które przetarg na wywóz odpadów nas czeka. W tej chwili czekamy na ostateczne zatwierdzenie rozstrzygnięcia przetargu na płatne miejsca parkingowe. Jeżeli nie będzie odwołania drugiej strony, no to praktycznie podpisujemy umowę, zaczynamy to realizować. Także jest parę takich tematów, nazwijmy to wiodących, które w tym roku, właśnie. Które w tym roku będziemy realizować. A jeszcze coś? No i jeszcze inżynier kontraktu na basen, także to też jest bardzo ważne, no bo w tym momencie praktycznie klamka zapadła i nie podpisujemy umowę i lecimy dalej z przetargiem na wykonanie. A właśnie jak mówimy o tym basenie, no to ja mam zawsze najwięcej pytań od widzów, jeśli chodzi o tę inwestycję. Tak. To jeśli ten inżynier kontraktu zostanie już, no już został wybrany, tak? Tylko czekamy na to odwołanie, to co prezydent mówił. Ale jeśli już będzie mógł pełną parą ruszyć do pracy, to jakie będą jego pierwsze kroki? Co on zdoła zrobić przez pierwsze, powiedzmy, pół roku swoich działań? To nie tyle on, co my, ponieważ my będziemy organizować przetarg, on będzie nam tylko pomagał, bo to jest takie ciało, nazwijmy to, doradczo-kontrolne nad wykonawcą. Wykonawcy będzie miał więcej pracy, jak już będzie się toczyła inwestycja? Tak, jak już będzie wybrany wykonawca. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić po inżynierze kontraktu, to jest ogłoszenie przetargu na zadanie pod tytułem Zaprojektuj i wybuduj. O czym mówiliśmy już tutaj wielokrotnie. Czyli to będzie też to kolejne ważne wydarzenie w tym roku? To będzie bardzo ważny przetarg, bo on ustawi nam działania praktycznie na kolejne 3 lata. No i potem mam nadzieję, że przetarg zostanie, że tak powiem, rozstrzygnięty. W międzyczasie musimy jeszcze pozyskać drugą część finansowania na basen, bo na razie mamy mniej więcej połowę środków zagwarantowane. I to też zależy, jak to wyjdzie w tym przetargu, tak? I zależy, jak wyjdzie w przetargu. No, tutaj też nie będzie wiadomo. Układany harmonogram, poszczególne etapy pewnie pod kątem pozyskanych możliwości finansowych. Są pewne takie zjawiska w gospodarce w tej chwili, które pokazują, że z przetargiem może nie być tak źle, jak myśleliśmy jeszcze przynajmniej pół roku temu. Ale to jest na tyle dynamiczna sytuacja, że no teraz słyszałem, że podobno idzie nowa odmiana wirusa, że już w Niemczech jest, szaleje tam. Pytanie, na ile to też wpłynie na nasze życie, czyli ten koronawirus, ale w kolejnej wersji. Podobno najbardziej zaraźliwy, ale też jednocześnie najmniej, że tak powiem, szkodzący organizmowi, czyli w miarę powinniśmy przejść to chyba. No, w spokoju po prostu. Panie prezydencie, podsumowując jeszcze poprzedni rok i wchodząc w ten rok, to ja zawsze przyglądam się, jak ten plan sprzedaży miejskich nieruchomości. Nie tylko tych obiektów, budynków starych, które staracie się sprzedać, ale też nieruchomości tych inwestycyjnych, działek. Jak to wszystko przebiegało w ubiegłym roku? Czy udało się zrealizować plany no właśnie na miniony rok? W większości udało się, natomiast dwie nieruchomości niestety nie powiodło się postępowanie, pomimo że w obu przypadkach były osoby czy były instytucje, które zgłaszały chęć. I to tak bardzo poważnie nawet. Co się nie powiodło? Sprzedaż okrętowej pod działalność usługową, tam liczyliśmy, że jakaś sieć handlowa. Czyli mówimy o działce. Mówimy o działce, tak. Która mogłaby na osiedlu Staszica wybudować po prostu sieć, znaczy, przepraszam, sklep. Market w jakiejś większy, sieci, tak? Bo akurat na tym osiedlu brakuje takiego większego marketu. Zwłaszcza, że to osiedle się zaczyna cały czas się bardzo rozbudowuje się i to już nie jest tylko to po jednej stronie wału, ale również ta część po drugiej stronie, gdzie tam tych mnóstwo powstało budynków. Ja jestem spokojnie, tam prędzej czy później kupiec się znajdzie. Ja tak uważam, jak prezydent myśli. To znaczy, ja myślę, że tak, chociaż wolałbym, żeby znaleźć się szybciej niż później. No, była zaplanowana sprzedaż, nawet znalazł się kupiec, ale nie ostatecznie się wycofał. To też ma wpływ na nasze działania dotyczące samej ulicy Okrętowej, no bo skoro ma być budowa sklepu, no to dobrze byłoby to połączyć od razu z budową drogi. Dlatego robicie projekt na Okrętową.
No i takimi sprawami zajmuje się prezydent, czyli ustawianie pewnej takiej strategii rozwoju, żeby pewne rzeczy były wzajemnie powiązane. Czyli nie powiodła się okrętowa, no i nie powiódł się sąd, czyli Kołłątaja, dawny budynek sądu, mówiąc dokładniej. Tutaj też był chętny, to właśnie instytucja, można powiedzieć, państwowa, bardzo, bardzo zabiegali. Coś nie zagrało tam w Warszawie. Prawdopodobnie nie dostali, nie wiem, zgody na finansowanie. No i przetarg nie wyszedł, aczkolwiek oba te przetargi będą powtórzone w tym roku. Chciałem powiedzieć w przyszłym roku, ale nie, to już jest ten rok. No to tutaj prezydent mówi o tych, które się nie powiodło sprzedać. Sprzedaliście jednak jakieś działki pod inwestycje, z tego co się zorientowałem. Ale ja jeszcze chcę dopytać o takie, które jakby od długiego czasu próbujecie coś z nimi zrobić. To jest na przykład dworek na Piotrowie. Tak, bardzo trudne zadanie z racji właściwie tylko jednej. Po pierwsze, bardzo długo toczyła się sprawa z poprzednim użytkownikiem, dzierżawcą. Sprawa trafiła do sądu, musieliśmy tam pewne rzeczy wygrać i uwolnić tą nieruchomość od umowy. Udało się, natomiast w tej chwili, cóż, bardzo dobra lokalizacja, bardzo ciekawy obiekt, duży potencjał, minus konserwator zabytków. Czyli niewiele można ingerować w ten budynek, czy też go rozbudować, czy powiększyć. Nie ma o tym mowy, tak? Czy jakieś dodatkowe elementy wprowadzić. I to powoduje, że niestety, ale ten temat jest trudny, aczkolwiek będziemy, też jest w planie, że tak powiem, sprzedaży, bo teraz już pójdzie sprzedaż, nie będzie to dzierżawa. Z bardzo prostego powodu, no w międzyczasie stan tego budynku trochę się pogorszył, również w wyniku jakby działalności poprzedniego dzierżawcy. Efekt jest taki, że nakłady są zbyt duże, żeby to wydzierżawić. My to po prostu musimy sprzedać, oczywiście pod cele zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Także to nie jest tak, że tam można zrobić wszystko. No ale lokal gastronomiczny na przykład można zrobić. O, to cały czas myśmy liczyli na to. Czyli jest zapis taki korzystny dla biznesu, określmy to. Zdecydowanie tak. Panie prezydencie, no, jako strateg musi pan tutaj zachęcić i powiedzieć, że przecież tam właśnie w tym miejscu, tuż obok, ten stawek i to wszystko będzie zmodernizowane i będzie tam no, dwa razy bardziej atrakcyjne miejsce rekreacyjne. Panie redaktorze, no, znowuż powiem, no, od tego jest prezydent, żeby właśnie takie tematy łączył ze sobą. Po to będzie wydane w tym roku 2 miliony złotych właśnie na ten teren zielony. Pozyskaliśmy na to pieniądze z zewnątrz, więc zrobi się z tego naprawdę bardzo atrakcyjny teren i w zasadzie, jak tak patrzę przez pryzmat całego miasta, Górki mają swoje tereny, no, Suchostrzygi też jakby nabrały takiego bardziej charakteru zielonego, bo przecież i fontanna, w tej chwili zrobiliśmy ten teren przy szkole, właśnie przy przedszkolu, czy przy szkole podstawowej numer 12. Bajkowe zaczyna, że tak powiem, dostawać swojego też kolorytu zielonego. Krzyżykowo w ostatnim okresie oddaliśmy do użytku kolejne tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Także myślę, że Tczew się zmienia i to się zmienia w takim bardzo dobrym kierunku właśnie takiego miasta zielonego. A dojdźmy do tych planów sprzedaży, bo tutaj się jakby troszeczkę odeszliśmy od tego momentu. Nie chciałbym może, żeby prezydent wszystko wymienił, ale macie tam działki, które sprzedaliście, wydaje mi się, Mówimy o planie sprzedaży na ten rok. No jeszcze przerwałem prezydentowi wątek o poprzedni rok, bo mówiłem, że poszły takie nieruchomości, ile pamiętam, właśnie pod inwestycje dla takich mniejszych inwestycji, tak to określę. Że to nie jest tak, że się nic nie działo, bo może ten efekt sprzedaży nieruchomości przysłonić fakt, że się nie udało sprzedać sądu i tak dalej. No,
i okręgowy. Też bym nie chciał w ten sposób patrzeć, ponieważ no, sprzedaliśmy parę takich działek naprawdę ciekawych. Działki na przykład przy Czerwonego Kapturka, działka na czeski saperów, czyli jednostka wojskowa. W tej chwili na ten rok jest przygotowana kolejna działka, tam gdzie był ten kiedyś budynek koszerowca. Także takie strategiczne działki, tak, my jakby patrzymy, aczkolwiek powiem znowu coś, co powiedziałem no, parę lat temu już. Sprzedaje się raz, więc to nie jest kwestia taka, że na siłę trzeba coś sprzedać. Nie, lepiej czasami poczekać rok, może dwa. Okrętowa, tak? Pan redaktor powiedział, prędzej czy później ktoś się znajdzie. Lepiej, żeby się znalazł taki, który będzie skłonny zapłacić więcej. I lepiej, żeby był taki, który gwarantuje, że to, co powstanie, będzie, że tak powiem, z korzyścią dla miasta. Także sprzedaż nieruchomości jest pewnym elementem tworzenia budżetu finansowego miasta. Jest też pewnym elementem tworzenia polityki rozwoju miasta, ale też pamiętajmy, że to nie jest łapanie pcheł. To jak się nie powiedzie, trudno. Powiedzie się za pół roku, a może za rok, a może wyjdzie jeszcze lepiej niż to, co miało być dzisiaj. My nie wypychamy nieruchomości na siłę. Rozumiem. Ale panie prezydencie, w takim razie teraz dojdziemy do tych kwestii, co w tym roku oprócz okrętowej, tej nieruchomości pod market na osiedlu Staszica, oprócz sądu rejonowego przy Kołłątaja byłego. No i myślę, że takim też istotnym obiektem, który no, wart jest i godny uwagi, to jest byłe gimnazjum, była szkoła podstawowa nr 2 przy ulicy Południowej. Dodam jeszcze działkę tam, tak zwana prochownia. Ona też będzie wystawiona. To jest duża działka z myślą o obiekcie wielkopowierzchniowym. To tak przy drodze Krajowej 91. Praktycznie przy moście, tu przy wiadukcie, dokładnie. Brakuje nam takiego sklepu wielkopowierzchniowego typu dom i ogród na przykład. Nas się prosi, żeby coś takiego powstało. Nie będę używał nazw, żeby tu nie stworzyć jakiejś reklamy, ale jest to przygotowane właśnie z myślą o takim obiekcie. Czy to jest prochownia? Dalej, no tak, właśnie wspomniał pan o szkole podstawowej numer 2. Tutaj mamy dwie takie koncepcje. Pierwsza koncepcja dotyczy wykorzystania tej szkoły na potrzeby. Właśnie nie wiem, czy ja to mogę powiedzieć, kurczę. Ale jak już prezydent zaczął, no to... Najwyżej mnie zastrzelą. No nie jest to chyba taka ogromna tajemnica. Jest wstępne zainteresowanie wojska pozyskaniem tego budynku. To jest jakby konsekwencja reaktywacji jednostki wojskowej w Tczewie. I pojawiły się takie pierwsze sygnały, o, macie tutaj ten budynek, a może to wykorzystać na potrzeby właśnie tworzonej jednostki. Ale to jest bardzo wstępne jakby zainteresowanie. Nie poszły w ślad za tym żadne inne działania ze strony MON-u. A tak przy okazji powiem, że ostatnio rozmawiałem z naszym posłem Kazimierzem Smolińskim i prosiłem go, żeby sprawdził na razie po linii takiej bardziej politycznej, jaka jest sytuacja w MON-ie, jeżeli chodzi o poligon, czy to już jest deklaracja taka, że klamka zapadła i będzie ta jednostka, czy ewentualnie można z kimś jeszcze porozmawiać, jeżeli tak, to upoważniłem go do tego, żeby ewentualnie umówił mnie na spotkanie w Warszawie, pojadę, będę rozmawiał, zobaczymy, na czym tak na dobrą sprawę stoimy, bo na razie więcej jest plotek niż faktów. No ja chciałem ten temat poruszyć w kolejnym programie. Niemniej jednak, no więcej już nie powiem, bo tylko tyle wiem. Natomiast jeżeli chodzi o samo... Ta deklaracja, że prezydent się tym bardzo interesuje, że stara się, że działa, no, wkroczyć tak w te kuluary, co tam się dzieje, panie redaktorze, to jest właśnie chyba to, czego oczekują mieszkańcy. Dla mnie poligon ważny jest z dwóch powodów. Po pierwsze, kwestia reaktywacji jednostki, znowuż pytanie, jakiej jednostki, tak? To jest kwestia też troszeczkę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
sytuacja wojny w Ukrainie pokazuje, że to wbrew pozorom od czasu pokoju do czasu wojny jest bardzo krótki moment, a nie chciałbym, żeby z tytułu posadowienia tutaj bardzo strategicznej jednostki wojskowej nagle się okazało, że w trzew wymierzone jest ileś tam rakiet z terenu chociażby Kaliningradu. To jest takie psychiczne, że tak powiem, podejście do sprawy. No ja bym się poczuł zagrożony. I to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, myśmy dokonując zmiany w dokumentach planistycznych dotyczących poligonu, przewidywali, że poligon będzie takim terenem rekreacyjnym dla mieszkańców. 120 chyba hektarów terenu, bardzo atrakcyjnego, można byłoby tam stworzyć bardzo wiele takich punktów, które by przyciągały mieszkańców. Ale co jest ważne, to miał być teren ogólnodostępny. Jeżeli tam będzie jednostka, no to się pojawi płot, pojawią się zasieki i będzie koniec. Tak? Zakazy. 120 hektarów jest wyłączone praktycznie z miasta. Trzew, pomimo, że jest miastem średniej wielkości, no czwartym co do wielkości miastem w województwie. Mocno zagęszczonym, jest tak? Bardzo mocno zagęszczonym. Mamy bardzo małą powierzchnię. Stąd też nieprzypadkowo kiedyś tam rzuciłem hasło, że Trzew musi zmienić granicę, bo jeżeli teraz te 120 hektarów by zostało zabrane, to z takich terenów rozwojowych zostają tylko tereny przy ulicy Bałdowskiej, czyli tak zwane sady, które nie są nasze, to skarb państwa. Nie mamy wpływu na tempo jakby działań, które tam mogą być podjęte i Trzew się właśnie kończy jako rozwój. Stąd też zmiana granic nie jest wymysłem prezydenta, że chce mieć po prostu większe miasto. Nie. To jest praktycznie być albo nie być miasta na przyszłość. Znowuż patrzę z punktu widzenia strategicznego. Od tego jest prezydent. Dużo tych strategii. Bo za dużo prezydent dostaje takich szczegółowych pytań. Ja rozumiem tutaj. Taki przytyk. Które ja prezydentowi tam przesyłam. A wracając do szkoły podstawowej numer 2, bo od tego się zaczęło. Nie czekamy oczywiście na to, czy MON wyrazi zgodę, czy chęć, czy nie wyrazi. Przygotowujemy przetarg na sprzedaż. Szkoła nie jest nam potrzebna jako szkoła. Natomiast może być wykorzystywane do innych celów, z wyjątkiem oświaty, bo akurat to też jest inny powód, inna strategia, ale o tym nie będziemy mówić. W ogóle o czymś innym myślę w kontekście tego terenu i tej szkoły, bo ostatnio się dużo najeździłem do Warszawy, dużo przebywałem w Warszawie. Widzę też zmiany, jakie następują w Gdańsku. Widzę też zmiany, jakie mogą nastąpić w tym rejonie Tczewa, w okolicy dworca PKP, w okolicy byłej Stoczni Rzecznej, gdzie wykupiono też byłą drożdżownię. I ja myślę w sposób taki, że tam po prostu ten budynek i nawet i być może taki, który jest obok, powinien zostać zlikwidowany i powinno tam powstać kompletnie coś nowoczesnego, na wskroś innego, które byłoby totalnie nowym, przyciągającym, efektownym miejscem Tczewa. Więc znajdowanie ciągle jakichś nowych funkcji na budynek, nie wiem czy zabytkowy, mam nadzieję, że tak nie do końca. No tak właśnie niezupełnie, bo on trochę jest zabytkowy. Tak, ale są na pewno jest takie... Jest w strefie ochronnej. No ale są na pewno takie... Strefa ochronna jest na całej Starówce, niemniej tam są w Gdańsku i tam są takie potężne zmiany, że można robić coś nowego, można nowe inwestycje. A ten teren uważam, bo tam jest jeszcze ten teren przyległy, teren boiska przy tej szkole jest na tyle duży i na tyle jest ciekawym kąskiem, że wydaje mi się, że tak perspektywicznie bym na to spojrzał, żeby tam zupełnie coś nowego zrobić. To jakby wyprzedzając, że tak powiem, pewne fakty, które za chwilę będą publicznie znane, powiem tak, my już o tym dawno myślimy, a w kontekście terenów postoczniowych i tam w tej chwili jest na etapie projektu, już na etapie projektu, dużo osiedle, ale takie osiedle z wyższej półki. Dlaczego? Dlatego, że chcemy też przyciągnąć ludzi, którzy mają po prostu kapitał. Mm-hmm. Bo... Czyli osiedle, taka tczewska marina, o czym mówiliśmy przed rokiem. Bardzo dobre, że tak powiem, bo rzeczywiście planowana tam jest marina na bazie tego basenu portowego. O wysokim standardzie. O wysokim standardzie.
trwa budowa, można powiedzieć, trwa budowa obiektów w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej, czy to jest taka średnia klasa. TBS prowadzi działania inwestycyjne, jeżeli chodzi o trochę niższą półkę. I brakuje tej z kolei tej, takiego dopełnienia tej wyższej półki. Ale czy nie widzi prezydent, że właśnie ta działka, ta nieruchomość też tutaj byłaby fajnie wpasowana? Zauważmy, taka perełka, ten dom Ciechowskiego tam powstał, nowy układ drogowy, nowy wiadukt. Tak, ale do tego potrzeba inwestora. Ale to jest właśnie dobry moment, dobre miejsce. To nie jest tak, że miasto, bo znowuż my zapominamy o jednej rzeczy. Bardzo łatwo rzucić taka, zbudujmy to, tamto, siamto i tak dalej. No dobrze, ale za co? Proszę pamiętać, że większość inwestycji, które w tej chwili w ciągu ostatnich 10-15 lat było prowadzone, to było dzięki temu, że jesteśmy w Unii, mamy środki unijne, bądź też teraz w wyniku tego, że rząd daje pieniądze na inwestycje w ramach tarczy tych ochronnych. Ale to są określone pieniądze. Dzisiaj w budżecie mamy na inwestycje 24 miliony złotych. To już odpływamy w takie ogólne, strategiczne tematy. Ale żeby stworzyć temu inwestorowi taką, na tacy podać coś. Zobaczcie, tu może być okej. Okay, panie redaktorze, znowuż wracając jakby do mojej skromnej osoby. Ja nie analizuję tego, co jest dzisiaj. Ja myślę o tym, co będzie za 10 lat. Dlatego mi te tematy są bliskie, bo ja widzę pewne, że tak powiem, zagrożenia, pewne szanse. I czasami jest tak, że podejmujemy się jakiegoś działania, wszyscy mówią, ale właśnie po co? No właśnie za chwilę się okaże, że to jest potrzebne, bo to się z czymś tam łączy. Dokładnie tak. Panie prezydencie, obiecałem jeszcze zadać jedno pytanie. To jest takie też pytanie od widzów. Co pan myśli o projekcie uchwały złożonej przez klub radnych Tczew od nowa o tym, żeby dąb na osiedlu Zatorze został uznany pomnikiem przyrody? Umówmy się, że wiemy, o który dąb chodzi. Dąb w ulicy Kolejowej, przy Rondzie, który to dąb jest, powiedzmy, takim obiektem westchnień i bardzo się z nim utożsamiają mieszkańcy Zatorze. Aczkolwiek jest w złym stanie technicznym, trafiony piorunem kiedyś tam. Mam Ale nadzieję, czy to że sprawdziliście? Bo rozmawialiśmy ponad rok temu na ten temat. I czy zrobiliście taką... Są dwie ekspertyzy na ten temat, także nie wracajmy jakby do tego tematu w listopadzie, z tego co pamiętam. Czyli ekspertyzy są i z nich wynika, Panie redaktorze. Dobrze, już, bo chcę, żeby to dobrze. W listopadzie Rada Miasta podjęła uchwałę w tej sprawie, jeżeli chodzi o rozpatrzenie petycji. Zgodziła się na to, żeby rozpocząć właściwie procedurę, bo to jeszcze nie było zakończona ta procedura nadania temu dębowi tytułu pomnik przyrody. My w tej chwili przygotowujemy, czy właśnie ja przygotowuję projekt uchwały Rady, ponieważ musimy wystąpić jeszcze do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zgodnie z ustawą ta dyrekcja opiniuje tego typu sprawy i jeżeli tylko dostaniemy pozytywną opinię, pojawi się na sesji, którejś tam kolejnej sesji Rady Miasta uchwała w sprawie nadania właśnie temu dębowi tytułu pomnika przyrody. Trwa w tej chwili dyskusja, jak ten dąb nazwać, jakim imieniem. Jak na razie chyba przoduje, że tak powiem, imię Ryszard. Tak była mowa od początku. Mówię, że klub radnych od nowa zaproponował nazwę Kozen na tego dębu. Panie prezydencie, ale nie zabrzmiało tutaj, ekspertyzy faktycznie są negatywne, że ten pomnik przyrody... A ja nie powiedziałem, że negatywne, powiedziałem, że są dwie ekspertyzy. No i właśnie, jakie one są za to pytanie? Powiem tak. Co z nich wynika? W zasadzie to nic nie wynika, bo jak się rozmawia z ludźmi, którzy zajmują się właśnie dendrologią, to mówią tak. Jest szansa na to, że on jakby odzyska siły, odrośnie. Tutaj akurat przychodzi mi do głowy drzewo, które rośnie przy budynku dawnego cedru, które kiedyś złamało się. Nie wiem, czy mam nadzieję, że część mieszkańców to kojarzy. Ono się po prostu złamało.
I wszyscy mówili, no nie, to już po drzewie. Trzeba po prostu go wyciąć. Zostawiliśmy, dzisiaj odrosło i wygląda bardzo ładnie. Także myślę, że z tym dębem, ten dąb jest trudnym drzewem. Mhm. Ale dajmy mu szansę, to, jeżeli będzie pomnikiem przyrody, to też będzie pod pewną ochroną. Czyli pan również jest za tym, żeby był pomnikiem przyrody. A dlaczego by nie? Rozumiem, że to dlaczego wobec tego przygotowujecie odrębną, osobny projekt uchwały, jak już... A dlaczego... Klub Radnych Trzefonowa również taki przygotował? Ja nie znam tego projektu uchwały, więc nie wypowiadam się. Ja zgodnie z uchwałą Rady z listopada zostałem upoważniony do wszczęcia dalszego postępowania i to po prostu robię. No, no ja rozumiem, że to można również zadać pytanie w drugą stronę. Dlaczego jeśli... A dlaczego oni się tak, że tak powiem, no, też tak wysforowali? Też tak myślę, można zadać to pytanie w drugą stronę, dlatego... Wiem, że na pewno nie mają opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, bo... A taka jest wymagana. Panie prezydencie, na co zapraszamy? Dzisiaj ostro, mocno popłynęliśmy w kilka różnych, ale bardzo ciekawych tematów. No niemniej jednak trzeba by było wymogi tego programu wypełnić do końca. Tak. I powiedzieć chociaż o co najmniej o dwóch wydarzeniach, jakie w najbliższych dniach się odbędą w Tczewie. A mogę o trzech? Proszę. Tak. Dobrze. Już tak przekroczyliśmy limit czasowy. Piątek 13 stycznia. 13 stycznia w piątek. Dzień jak co dzień, moim zdaniem. Niektórzy mówią, że nie. O godzinie 17 Centrum Kultury i Sztuki zaprasza na koncert w wykonaniu uczestników warsztatów wokalnych, które się odbywały w centrum. Czyli nasza utalentowana młodzież zaprezentuje się, co potrafi i co zyskała dzięki temu, że na takie warsztaty do CKiS-u chodziło. To tak podejrzewam, chodziło. Że to będą podopieczni Agaty Sowy. No i nie tylko, bo i Małgorzaty Kornas również. Również. Mhm. Centrum Kultury Sztuki, jak już jestem przy tej jednostce, zaprasza na artystyczne ferie, zbliżają się ferie zimowe. Nie będę tego czytał, tego jest dużo, naprawdę dużo. Jeśli chodzi o ofertę na ferie, to nie tylko Centrum Kultury i Sztuki, ale inne miejskie, Fabryka Sztuk. A teraz przejdę do TCSiR-u, które również ma przygotowaną ofertę ferii zimowych. Lodowisko, basen i inne rzeczy. Prośba o zapoznanie się z ofertą. Naprawdę a ferie to już zdaje się 15 stycznia, jako pierwsi w tym roku. Czy 16? Roku możliwe, że 16. No od poniedziałku w każdym razie. Mm-hmm. Także jest już oferta przygotowana przez inne jednostki. Tak, wszystkie jednostki przygotowały. Nie tylko te miejskie, ja dodam. Także nie miejmy nadzieję, że dzieci i młodzież. Powiedziałem, że jest opublikowany kalendarz imprez na ten rok, który zawiera 250 pozycji. Mówił prezydent. Tak? Teraz już pora się pożegnać. Do zobaczenia. Dziękuję panie prezydencie za tę dzisiejszą szeroką dyskusję. Państwu bardzo serdecznie dziękuję, że nas wysłuchaliście. Do zobaczenia.